Każdy musi jakoś dotrzeć do szkoły. Steven na przykład wybrał rower. W końcu groszem nie śmierdzi. Są też takie osoby, które mają bardziej luksusowe środki transportu. Ło! Chodzi o to, żeby się pokazać. Rower to bieda. W końcu tyle wydałam na fryzjera. Nie trzeba zakładać okularów, żeby wiedzieć, że Lana jest bogata. Skąd ma pieniądze na szofera? Zazdroszczę. Ale nieważne, ile macie pieniędzy. Do szkoły i tak trzeba chodzić. To powinno obudzić panienkę z błogiego snu. Dzień dobry, piękny dziś poranek. To, żeby nie było ci zimno. Kapciuszki, wsuń tu swoje stópki. Mam nadzieję, że jesteś głodna, ale najpierw umyjemy ząbki. To twoja szczoteczka i złota pasta do zębów. To się dzieje naprawdę? Ale będę miała piękny uśmiech. Zaraz. Nie wiedziałam, że mamy zwierzaka. O, ale puszysty. Chyba ci się pić chce. Lubisz zimne mleko? Dobry kotek. No już, baw się. Nie chce ci się, co? Lepszy ryc niż nic. A? O, ale urocze. Zaraz wracam. Kochanie, mam coś dla ciebie. Twój pierwszy kotek. Musisz mu wymyślić jakieś imię. Też jest adoptowany. Udanej zabawy. Pójdziemy później do kina? Mam ochotę na jakiś horror. O nie, nigdzie raczej nie pójdziemy. Ogarnę to. Muszę chronić włosy. A co z moimi? Ech, do bani jest nie mieć kasy. Muszę wziąć sprawę w swoje ręce. Wystraszę ten głupi deszcz. Ha! Deszczu, deszczu, zmykaj stąd. Chcemy słońca. Poszł won. Błagam, chcę iść na dwór. Okej, jeszcze trochę, tak na wszelki wypadek. Nic z tego. Serio? To niedorzeczne. I takie nie fair. Zaraz, już wiem. Wciąż pada. Niebo się porządnie rozpłakało. Oby nie było piorunów. Och, tu jest chyba z 50 stopni. Na co mam jeszcze ochotę? Rybko? Wołałaś mnie, Kiciu? Masz coś słodkiego? Co powiesz na Nutellę? Nie! Co by tu jej przynieść? Zaczekaj, mam dla ciebie coś specjalnego. Dużo łakoci. Wszystko dla mojego bejbuszka. Mamy tego więcej. A gdzie ser? Nie ma, co? Jak mogłem o nim zapomnieć? Ciekawe. Ale zgłodniałam od tego czytania. Na co mamy dziś ochotę? Może coś słonego? Mężu? Wołałaś mnie, skarbie? Głodna jestem. Okej, sekundkę. Jupi? Kto ma ochotę na chipsy? Twój ulubiony smak! Ojej! Skąd je wytrzasnąłeś? Dzięki! Ach, smacznego! Zawołaj mnie jak coś! Czekaj! Jeszcze jedno! Masz coś słodkiego? Zaraz sprawdzę!
Dzięki, misiu! Ach, wystraszyłeś mnie! Co to? Chciałaś coś słodkiego, a to pachnie jak deser. Truskawka? Och, ale ekstra! Przynieś mi jeszcze rybę. A co ja, supermarket? Postaram się. Pachnie cudownie. Okej, mam dla ciebie rybkę. Sam ją złowiłeś? Przeszkadza ci zapach? Dobrze, że truskawka wszystko kamufluje. Jutro egzamin, czyli zarywamy dzisiejszą noc. Dobra, muszę się skupić. Ile sypialni ma Louvre? Skąd mam to wiedzieć? Kim jest Mark Twain? I ile książek napisał? Za dużo tego. Oczy mi się zamykają. Muszę się zdrzemnąć. Weź się w garść. Bo oblejesz test. Może jednak krótka drzemka? Gdzie ja jestem? Chyba źle spałem zeszłej nocy. Ale wystarczy trochę gotówki i wcale nie trzeba się uczyć. Cześć, masz kasę? Tak, tutaj. Taki plik otwiera drzwi do sukcesu. Oto 50 odpowiedzi do testu. Szybko, zanim nas przyłapią. W czwartek mam test z matmy jak coś. Nie ma problemu. Strasznie nudne te torty. Doberek, to nasz najdroższy egzemplarz. Ta, i co jeszcze? Może to się bardziej spodoba? Owocowa niespodzianka. Chyba owocowa nuda. Wiem, to dla najbardziej wymagających panien młodych. Właśnie widzę. To mi pan doradził. Mam jeszcze coś. Niech stracę. Dopiero teraz mi to pan pokazuje? Spełnienie moich najskrytszych marzeń. Jest cały dla pani. Uśmiecha się. Dobrze. Chciałabym mieć taki tort na weselu. Ale romantyczny. Idealny dla księżniczki. Kochanie, spójrz na ten tort. Wiem, że jest drogi, ale naprawdę bym taki chciała. Sprawdźmy budżet. No, wezmę dwie zmiany w pracy. Dobry pomysł. Gdybym tylko mógł... Wiem! O, Betty! Mam coś dla ciebie. Może nie jest zbyt duży, czy coś, ale za to cały dla ciebie. Kocham cię! Wow! Mogłabym się patrzeć na niego przez cały dzień. Przystojny jest! I te oczy! Skarbie, co tam oglądasz? TikTok Kevina, co? Kochanie! Słucham! Tada! Patrz, kto przyszedł! Tak, to naprawdę ja! Będziemy przyjaciółmi? Proszę! Słyszałem, że lubisz czekoladę. Chodź, nagramy coś na TikToka. Powtarzaj za mną. Ale się lajki posypią. Świetnie tańczysz. Wspaniale, kochanie! Moje dzieci dostały na urodziny prawdziwego jednorożca. Wszystkiego najlepszego! O, super, cudownie. Dobrze was widzieć.
A gdzie są dzieci? Hej! Mua. Piękne diamenty! Oliwki są z Włoch, a wędliny z Hiszpanii. Nudna ta impreza. To dla mnie? Co się stało, kochanie? Skarbie, zrób coś. Hej, tatusiu. Tatuś już idzie. Mam pomysł. Smacznego. Ale ładnie pachnie. Właśnie to chciałam na moje urodziny. Pycha. Dziękuję. Ciekawe, o której przyjdzie Betty? Uwaga, idzie. O, Betty. Nie podglądaj, okej? Jeszcze kawałek. Nie otwieraj oczu. Gotowa? Niespodzianka! To twój baby shower! Och, dziękuję, skarbie! Sprawdźmy, co to będzie. Przebijmy go. Raz, dwa i trzy! Tak! Urodzi nam się chłopiec! Dasz wiarę? Syn czy córka? Wciąż cisza. Okej, muszę się skupić. Jeszcze raz. Urodzi się chłopiec czy dziewczynka? Bez sensu. Może ta różdżka mi powie. Aha! Popsuła się! Sprawdźmy, co mówią karty. Bum! Co to znaczy? A teraz? Nic z tego! Chłopiec, dziewczynka. Chłopiec, dziewczynka. Chłopiec, dziewczynka. Ojej, co się stało? Dobra, wszystko mi jedno. W temacie prawdziwej miłości. Brak pieniędzy nie ma znaczenia. Czy na pewno? Jeszcze kilka rzeczy. I można się oświadczać. Och, Kevin! Zaraz oślepnę! Duże diamenty tak mają. Co zrobić? Oczywiście, że wyjdę za ciebie. Myślałem, że ta lekcja się nigdy nie skończy. Idziemy? Ale mieliśmy test, co? Myślałem, że oddam pusty. Przynajmniej mamy piątek. Daj znać, co jutro robisz. Możemy iść do kina czy coś. Spoko, na razie, Lana. Wow, ale ma fajną furę. Biała, a taka czysta. A gdzie auto Stevena? To znaczy hulajnoga. Ważne, że jeździ. I co teraz? Ha, wygrałam! Znowu. Hej, skarbie, co tam? Hej, tatusiu, w porządku. Moja córeczka. Długopis i papier? Nie w tym domu. To dla ciebie. O, kolejny VR, szczęściara ze mnie. O, ale te dzieci szybko rosną.
Sprawdźmy, jak tam moje akcje. Wow! A masz! A ja! Mam go! Świetnie się bawi. Uważaj! O, mały włos. Gdzieś ty polazł? Wracaj tu! Nie! Przestań! Nie rób tego! To dzieło sztuki z XVII wieku! Mua, błagam! Złapałem! Ale super! Jak w realu! Nigdy cię nie puszczę! Co tu się stało? Chyba mnie trochę poniosło. Grunt, że się dobrze bawiłaś. Ciekawe, do czego to służy. Zaraz się przekonamy. Ale ładne kolory. Sprawdźmy. Myślałam, że są twardsze. Fajnie się pomalowałam. Wow. Teraz to coś. Jednak nie. Nie smakuje mi. No, nieważne. Patrz, wyglądam teraz tak jak ty. Moje kosmetyki. Mam kłopoty? Przepraszam. Coś ty narobiła. Tyle pieniędzy poszło w błoto. Przecież... Jak ona mogła? Wiedziałam, że to długo nie potrwa. Wracamy na śmietnik. Podobało mi się tu i zawsze miałam co jeść. Będę za nimi tęsknić. Nie chcę wracać na ulicę. Kochanie? Przepraszam za to, co zrobiłam. Wybaczycie mi? Nic się nie stało, skarbie. Zawsze będziemy cię kochać. 28, 29... Okej, możecie śpiewać. Z szerokimi uśmiechami. Nadajecie się. Miłego. Wesolutko, zapraszamy na ślub Betty. Bardzo kreatywnie. Ślubu czas, nie może braknąć was. Na ślub Betty? Nieodparty Betty blask, woła zachwytu wrzask. To zaproszenie Betty. Wow, co to ma być? Dzięki. Zaproszenia własnej roboty są lepsze. Personalne i kosztują grosze. Okej, zobaczmy, jak wyszło. Chyba wystarczająco ładnie. Muzycznie zapraszamy na nasz ślub. Nie może was zabraknąć. A teraz wysyłamy. I wyślij. Zapomniałem zapłacić za internet. Nie możemy tego wysłać? Nienawidzę być spłukana. Chyba, że... Chodź ze mną. Ale tu ładnie. Szybko, zanim ktoś zauważy. Połączyłem się. Wysłałeś? Hajtamy się, skarbie. Lepiej już chodźmy. Muszę się pozbyć tych porów. Spokoju mi nie dają. Imprezka? To oznacza zakupy. Bez umiaru. Może to? Albo futro? Teraz jest idealnie. Wow! Czy mogę wejść w tym stroju? Wiem. Wyglądam zjawiskowo. Dzięki. O, hej wszystkim. Podoba wam się, co? Hejka!
Nie umiesz czytać? Mam kokardkę. Nie. Wredny jesteś. Wracam do domu. Nie stać mnie na sukienkę. Co on chce od mojej opaski? Zaraz. Chyba wiem, co robić. Trzeba tylko zrobić małe poprawki. I już. Moja suknia balowa. A tak może być? O to właśnie chodziło. Dzięki. Gdzie kupiłaś tą sukienkę? Opowiadaj. O, wygląda jak worek na śmieci. W sumie to... będzie jej pasować. Nie ma za co. Co by tu zjeść? Fuj, ale to śmierdzi. Kto by to jadł? Muszę to wyrzucić. Do kosza. Zaraz zwymiotuję. Sprzątanko, sprzątanko. Nie, nie wierzę, że chciałaś to wyrzucić. To rarytas, najlepszy ser pleśniowy na świecie. Puszysty, ale z ostrym posmakiem. Niebo w gębie. Dziwny masz gust, ale okej. Patrz, co zrobiłam. Ładne, co nie? Skosztuj. Ale to... proszę pana, ser tragedia. Ha, 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 już rozumiem. Małe nieporozumienie. Nie wiem, o co wam chodzi, ale wszyscy się śmieją. Widziałaś, jak wyciskałem? Patrz na te mięśnie. Ale będą bicki. Głupie popisy. Aż moje posmutniały. Masakra. Sama skóra i kości. Stary, patrz na kaloryfer Stevena. Czekajcie. Nie będę się chwalił flakiem. Już wiem. Daj mi to. Muszę poćwiczyć. Macie bronzer w sztywcie? To narysujcie sobie sześciopak. Całkiem nieźle. Jeszcze tutaj. Teraz rozsmarujcie pędzlem zarys, żeby wyglądał naturalnie. I jak? Dzięki. Aha. Zadziałało. Ej, patrzcie. Na mój kaloryfer. Gdzie? A tu. Zazdro, co? Jesteś moją inspiracją, stary. Mogę? Nic nie poczułem. Wow. Dawaj pod prysznic. Chyba mi jelito złamał. Ładna pogoda potrafi się szybko zepsuć. Och, skąd ten wiatr? O, moje włosy! Jejku, ale wrzeszczy! Napraw to! Masz 10 minut! Takiej masakry jeszcze nie widziałam. Grunt to odpowiednie podejście. Damy radę. Dziwne. Nareszcie! Ratujesz mi tyłek! A! Ale mop! To w ogóle coś pomoże? Raczej nie. A może żelazko? Warto spróbować. Umiem w sumie prasować. Powoli, powoli. Udało się? Ale gładkie! I to bez stylisty. Fantastyczne, co nie? O, patrzcie na Stevena. Śpi sobie słodko. Mój syneczek jeszcze w łóżku? Spóźni się do szkoły. Ktoś zamawiał tatusiową pobudkę? Dobra, synuś. Wstajemy z kowronku. Steven! Koniec spania, śpiochu!
Zawsze to samo. Śniadanie na stole. Jeszcze chwilka. Dobra, wstałem. Mógłby się sobą zająć. Witaj, poranku. Bogate dzieciaki jak Lana budzą się nieco inaczej. Spójrzcie na to słońce. Wstajemy, panienko. Dzień dobry, księżniczko. To już poranek? A tak dobrze spałam. Przygotowałam świeży sok. Dziękuję, Bella. Nie ma to jak pomarańcze z rana. Ale pyszne. Mam nadzieję, że skóra też dobrze wypoczęła. Lepiej się ubiorę. Tylko założę kapciuszki, bo podłoga pewnie zimna. Zaraz, jaką mamy pogodę? Nie zmarznę. Co tu tak wieje? A, jeszcze zaczyna padać. Dobra, wracam do środka. Ale kiepska prognoza. To się na bank przyda. Od razu cieplej. Tak to można iść. Skąd to słońce? Ale muszę głupio wyglądać. Tak, mam na sobie kurtkę. I co z tego? Dobra, ściągam to. Czuję się, jakbym wyszła z sauny. Cała mokra jestem. Chyba dzisiaj nie wyjdę. Zaraz? Wiem, co robić. Nie chce wam się nosić kurtki? Połóżcie na środek worek i nanieście klej na szef. Przyklejcie go w tym miejscu, zanim wyschnie. Teraz złóżcie na pół. Weźcie rzep i przyklejcie jedną część do wiatrówki, a drugą do worka. W taki sposób. Złóżcie kurtkę i zacznijcie zwijać. Aż do samego dołu. Teraz przełóżcie materiał. I noście jak zwykły plecak. Takie dwa w jednym. Żadna pogoda mnie nie zaskoczy. Uwielbiam słoneczko. A kiedy tylko się zachmurzy, będę przygotowana. Pora na kurtkę. Zaczepiamy w tym miejscu, żeby nie zwisał. Lenistwo matką wynalazków. Znalazłem przeobłędną suknię. Tak błyszcząca i ciasna, że się w niej udusisz. Zmień okulary, co? Och, racja. Absolutna racja. Serio? W życiu? Niech no spojrzę. A, ta na pewno ci się spodoba. Czy ty w ogóle wiesz, czego potrzebuję? Co się stało? W ogóle nie mam w co się ubrać. I jeszcze mój stylista wyszedł z wprawy. Może wypad na zakupy pomoże? Dzięki, kochanie. Poczekaj. Mam przecież cały wór pieniędzy. Trzymaj, weź coś dla siebie. Wow, okej. Zostało coś? Ty, kolejna paczka. Wow, sukna ślubna moich marzeń. I kosztuje... Nawet nie potrafię wypowiedzieć ceny. No bez jaj, przecież jeszcze było. Fuj, strasznie śmierdzi. Ale to może być idealne rozwiązanie. Ach, czy ona właśnie wzięła moje śmieci?
Kochanie, wróciłem! Wyglądasz zjawiskowo. Nie musiałeś. O, właśnie, przypomniałeś mi. Ale co? Muszę zamówić iPhone'a w kolorze róży. To też ode mnie, okej? Z dostawą do domu. Widzisz? Pasują. Mogę je nosić tutaj. No jasne.